Na szczęście Polacy są cały czas zdroworozsądkowi, choć propaganda poważnie tę zdroworozsądkowość nam wykrzywia. Jeszcze pewnie nie poszła odpowiednia pula pieniędzy. Może ich na razie nie ma, to dobrze. Dbajmy o to, żeby budżet był goły i wesoły, bo jeszcze nam wmówią wszystko. Przekupią autorytety, proszę Państwa, autorytety przekupią, autorytety nam wytłumaczą, że euro dobre, posiadanie lokalnej waluty niedobre. Musimy mieć euro. Prawie 65% Polaków przeciwko przyjęciu euro przez Polskę. Proszę Państwa, jak w ogóle ta terminologia, przyjęcie, to jak przyjęcie jakiegoś daru, jak, przyjęcie euro, no nie, no usunięcie złotego, a nie przyjęcie euro. Musimy mieć własną walutę, tłumaczyłem na ten temat w poprzednim odcinku.